naszej szkole w imieniu dyrekcji szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Chciałam tu przedstawić panią dyrektor Agnieszkę Grelę-Tetkowicz. Już po raz czwarty mam ogromną przyjemność organizować Dni Harfy w Krakowie. Za nami fantastyczne wydarzenie, pełne emocji. Przyjechali harfiści, sympatycy harf z całej Polski, aby wysłuchać recitalu François Pernel, który grał równocześnie na dwóch harfach haczkowych, co było niespotykane do tej pory na scenie naszej szkoły. Również fantastycznie zaprezentował się Edmar Castaneda, artysta, który łączy tradycyjną muzykę kolumbijską z jazzem. François Pernel poprowadził również masterclass dla uczestników, którzy zjechali z różnych zakątków naszego pięknego kraju. A Jacques François, prezes firmy Camac Harp France, wygłosił prelekcję na temat budowy harfy. Bardzo dziękuję Jacquesowi, który jest głównym sponsorem naszego wydarzenia i to dzięki niemu możemy gościć tak wspaniałych artystów i przez dwa dni słuchać brzmienia tego anielskiego instrumentu. This lecture today is about how we make the harps at Camac, and I hope you will find this information useful for understanding more about our favorite instrument. On this column, or this column, you can see that it's a round core, and for our more sophisticated model, we covered with wood and carving and sculptures and all the traditional decoration. I'm François Pernel. I just finished the master class. I'm a bit tired because it was a big concert yesterday in the master class, but I'm just so happy to be there at this fourth days, harp days in Krakow. It's an amazing event because I'm about to say it's as usual with Camac, but it's not only Camac, it's a lovely team here in Krakow. With Agnieszka, she really prepared her student very well. She really managed lots of things, and I'm very happy to have met her. And all the staff in the conservatoire, particularly all the technicians with Louis, Paul for the sound, and Thomas for the video. I'm very happy to have this professional condition to play. The audience was
were amazing because I love to play with silence and let the silence be, and I really could let my silence be. The audience was so precious, so it's amazing. I really feel good, even if I'm exhausted. And for the student, it was very interesting too. So much different profile, lots of musicality. And so thank you to everybody in Poland, in France, and I really wish to be back for a biggest project. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie liczne grono pasjonatów muzyki harfowej w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Dyrektor artystyczna festiwalu Agnieszka Grela-Fetkowicz. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować głównemu sponsorowi naszego wydarzenia, którym jest firma Camac Harps France, i mamy tutaj razem z nami prezesa firmy Jacques'a François, i chciałabym go poprosić, żeby zabrał głos. Thank you very much for attending this festival. I would like to thank the music school for the incredible support and being able to work with Agnieszka, who is insisting all the time, but she managed to do this incredible event. Edmar jest niesamowitym harfistą, który łączy tradycyjną muzykę kolumbijską z jazzem. Jest to naprawdę rzadko spotykane na skalę światową. Thank you.